Dzień dobry, dzisiaj pokażę najbardziej druciarski sposób na zamontowanie modułu świateł dziennych z długich. O, tu jest moduł. O. Moduł SD2 zwykły, taki z Allegro. No i teraz tak. To wszystkie kabelki są od czegoś. Ten jest stały plus, czyli podłączyłem go elegancko do tego stałego plusa, co idzie do tego, do skrzynki bezpieczników. Następny to jest pewnie plus po stacyjce, więc go podłączyłem pod radio, bo akurat się radio włącza, jak jest po stacyjce, ale nie pamiętam, czy pod radio, czy tam pod coś. Ważne, że jak stacyjka jest, to się plus pojawia. Następny kabelek brązowy. Tu już nie pamiętam, od czego jest. No. Później są dwa niebieskie kable, czyli pod bezpieczniki od świateł długich. I ten zielony kabelek, który jest do funkcji coming home, czyli jak mrugnę długimi, no to się zapalają długie tam na kilka sekund, więc też go podłączyłem pod długie, że jak mrugnę na zgaszonym silniku, no to wtedy światło mi tam świecą długie przez 30 sekund. Taki tam bajer. No i tyle, no i czarny tutaj kabel, masa jest przykręcona do śrubki tej zwykłej. No i już i to działa elegancko. Miałem kupić sobie takie bypassy do bezpieczników specjalne. A to tylko na chwilę zrobiłem. Tak, żeby sprawdzić, czy działa. No i ta chwila trwa już 2 lata i działa to. Po co to kombinować? Ciekawe, czego to jest ten brązowy, bo zapomniałem. No ale to nic. Na pewno w instrukcji jest. A tu napisane nie ma. Ale w instrukcji jest, od czego jest ten brązowy. Też tam. No nie wiem. Stały plus. Po kluczyku plus. A już wiem, brązowy jest do światła pozycyjnego. Że jak włączy się pozycyjna, no to wtedy odcina te długie. No i tyle, no i wszystko jasne. Montaż trwa 5 minut, a nie tam kurde się bawić w jakieś tam plątaniny kabli pod maską. No i wszystko. Dzięki za obejrzenie.